Cześć, dzisiaj karmienie i update mrówek. Zacznę od Messor Barbarus. Ja już sypałem tutaj trochę lnu i chii. Chi Czyje wam pokażę potem na zbliżeniach? I teraz dam im dubie. To jest ten największy karaczan tutaj na górze, który właśnie spadł. On jest ubity mocno, ale dzisiaj wyjątkowo mm, daję karaczana, który nie jest totalnie martwy. Chcę zobaczyć, jak zareagują na takiego bardziej ruchliwego karaczana. Zanim mesory wyczają jedzonko, trochę czasu minie, więc zrobię teraz na nie zbliżenia. Tutaj po lewej, właśnie możecie zobaczyć, czy jest. Są te nasiona z tą ciekawą fakturą. Mesory je od razu znoszą do gniazda. Bardzo dużo z nich też zaczęły od razu jeść, co jest dosyć ciekawym zachowaniem dla mnie. Tu jest komora, w której siedzi większość mrówek. Jak nie, prawie ca cała kolonia. Zbiły się teraz w kubkę, bo dosyć mocno oświetlam to gniazdo, ale zwykle są mocno rozprzestrzenione po całym gnieździe. Tutaj widzicie inne komory. Tutaj jest niestety mały śmietnik. Na szczęście go urządziły w takiej niezbyt ciekawej komorze. Pierwsza robotnica wyczaiła dubę i zaczynają gryźć. Gniazda jest w użytku mniej niż miesiąc, ale muszę przyznać, że sprawuje się bardzo dobrze. E, nawadnienie jest fajne, proste, długo trzyma wilgoć, między innymi dzięki takiej probówce tutaj umieszczonej. E, mesory nie są jakoś mocno wilgocielubne, dlatego nie daję tutaj waty i wody do tej probówki, tylko to po prostu zatrzymuje wilgoć na dłużej, a tędy może ta wilgoć uciekać do powietrza. Trochę w cieniu jest ta robotnica, ale to jest właśnie ta, która myślałem, że była majorem. Yy, fajnie, że mnie poprawiliście, że to jest jednak media. O, królowa się trochę wkurzyła. Przy okazji się pokazała. Niestety nie mam jak doświetlić tego gniazda porządnie. Więc nie zobaczymy jej pięknych czerwonych kolorów. Przechodzimy dalej. Arena małej kolonii Manika Rubida wygląda tak. To jest ich probówka. Królowa niedawno dorobiła się pierwszej robotnicy. Jak widzicie, tutaj leży piękny stos poczwarek. Yy, nie poczwarek, tylko larw i jajek. To jest piękna robotnica. Te mrówki dzisiaj też nakarmię. Takich małych kolonii mrówek nie karmimy jakoś yy, niesamowicie dużymi karaczanami czy tam mącznikami yy, i w ogóle nie karmimy żywym pokarmem, ponieważ to może bardzo zestresować kolonie, co może doprowadzić do jakichś niefajnych skutków, typu zjedzenie larw, stagnacja itd. Tak Lepiej tego unikać. Ja położyłem karaczana i tak naprawdę tyle. Najprawdopodobniej jutro rano będzie umrówek. Manika są u mnie przede wszystkim aktywne w nocy. Czasami widzę robotnicę zasypującą ich pojemnik z miodem. Taka mała, a tak zaśmieciła to. Tu jest mnóstwo piasku, jakichś tam odpadków, yy, drewna i tych kamyków. Teraz kolonia. Oj. Teraz kolonia formikarów i barbis, u której stał się dosłownie cud. Kolonia była już 3 miesiące w stagnacji, jeśli się nie mylę. I złożyła jajka. Tutaj nic specjalnego, karaczan turecki. Mniejszego go przed wejściem, bo te mrówki są leniwe. Serio, są nie, leniwe i nieśmiałe. Zwykle wychodzą gdzieś dotąd i się cofają. Ale mam nadzieję, że to się zmieni, jak kolonia urośnie. Teraz zbliżenie, jak widzicie, są tutaj dwa jajka w zębach tej robotnicy. Dwa czy trzy? Chyba dwa. Mam nadzieję, że królowa się postara i złoży tego więcej, chociaż dwa. Jajka to zawsze coś. Jak długo nie będę stresował, jestem dumny z tej królowej, że wreszcie coś złożyła. Mam nadzieję, że ten posiłek, jaki im dzisiaj daje, y, też poprawi jej wynik. Ja tej kolonii dłużej nie stresuję. Nie chcę, żeby zjadły te jajka. I teraz kolonia, która około tydzień temu wyszła z zimowania, czyli Lasius Niger. Opowiadałem Wam już w innym odcinku, że tutaj był problem z roztoczami. Po zimowaniu miałem wrażenie, że kilka roztoczy chodziło w tym miejscu. Możliwe, że mi się coś wydawało. Mrówki do tej pory nie były zainteresowane białkiem, ale rzucę im na tureckiego. Zobaczymy, jak zareagują. Spróbuję zrobić na nie zbliżenia. Karaczan już na arenie, a ja tymczasem zbliżę trochę na samo gniazdo. Taka ciekawostka. Yy, tam jest mnóstwo lasjusów. Nie wiem do końca dlaczego. Tam jest ogólnie komora nawadniająca. Możliwe, że stamtąd czerpią wodę, ale ilość ich, która tam jest, nie przeraża. Tu jest czarno od nich, dosłownie. Tak się prezentuje gniazdo. Tam z tyłu możecie widzieć królową. Jest też sporo larw, które przezimowały tej, tutaj, komorze na samej górze składują poczwarki. Aktualnie nie mają żadnych. Teraz spróbuję zrobić zbliżenia, ale mogą wyjść słabe. Bo gdy przybliżam telefon z obiektem makro, to zesłaniam całe światło. Muszę coś na to poradzić. Zbliżenia będą robione w pionie. Wiem, że na graniu może to wyglądać irytująco, ale yy, tylko tak nie zasłaniają światła. Tutaj możecie widzieć pokaźną ilość larw i to się ciągnie 2 cm w głąb tego. Widzicie robotnicę. Tu z tyłu jest królowa. Ona żyje, nic jej nie dolega. Tylko jest tak po prostu przez robotnicę, jakby otoczona. Przez to, że jest jakieś tam zagrożenie. Ale możecie widzieć jej. Yy, oczywiście teraz. Trochę dziwnie to powiem, ale jej twarz. Jej głowę. Fajnie się błyszczy tak na złoto. Robotnice są y, grube od miodu. Co mnie cieszy. Tu widzicie robotnicę, która się czyści. O, akurat skończyła. I jeszcze ostatni rzut na gniazdo. Widać, że jest potęga tej kolonii. Y, to jest kolonia z 2018 roku, i w porównaniu do innych kolonii. Myślę, że rozwija się całkiem nieźle. Ja tę kolonię jeszcze pochoduję kilka tygodni w odosobnieniu od innych kolonii, żeby się upewnić, że po prostu nie ma roztoczy i to nie przejdzie dalej. Tak na wszelki wypadek, ale wydaje mi się, że jest dobrze. Jak widzicie, rówki nie, nie są zainteresowane karaczanem, ale go zostawię do jutra i zobaczę, co się stanie. Mezer sobie poradziły z karaczanem bez problemu. Jak widzicie, już go sobie wniosły tutaj na korek i pewnie niedługo go wciągną do gniazda. Na tyle mocno ubiłem tego karaczana, że nie było żadnego problemu ze schwytaniem. Nie było jakichś ciekawych momentów, więc po prostu tego nie nagrywałem. Teraz zacznie się kolekcjonowanie nasion i pewnie jutro już żadne tutaj nie zostanie na arenie. Więc możecie widzieć robotnice mmm, dźwigające nasiona i zanoszące je do gniazda. Bardzo lubią te nasiona chia. Podobno są to nasiona zawierające dużo białka i jakichś takich składników, które te mrówki lubią. I to tyle w tym odcinku. Napiszcie o czym ma być następny odcinek. O skakunach czy modliszkach. Zanim zakończę przypominam jeszcze o konkursie. Yy, wyniki pojawiły się już na kanale. Zwycięzca do tej pory się nie odezwał. To wszystko w tym odcinku. Cześć!